Województwo warmińsko-mazurskie. Twój kandydat na posła. Stosujemy teraz i zresztą także inne siły polityczne, nowoczesne metody kampanii wyborczej, więc jeździmy tutaj w Olsztynie, po Olsztynie, ale także naturalnie w innych regionach na takim otwartym brytyjskim deku, platformie. Wolno jedzie, wyświetlają się informacje o SLD, o poszczególnych kandydatach ze zdjęciami. To jest próba zmobilizowania elektoratu, który generalnie jest dość bierny i może grozić niska frekwencja, więc bardzo nam zależy, żeby zwłaszcza na obszarze Warmii i Mazur, gdzie jest ogromne terytorium, a mało ludzi, jednak zadbać o wysoką frekwencję. Województwo warmińsko-mazurskie. Twój kandydat na posła.